Cześć! Dziś chciałam Ci powiedzieć o zmianach, które planuję na tym kanale. Może znajdziesz tu... Nie, na pewno myślę, że znajdziesz tu coś dla siebie. Będą to zmiany bardzo duże. I najpierw Ci powiem krótko, potem rozwinę. Jak Cię jakiś czas zainteresuje, to pamiętaj, żeby dalej oglądać. Więc przede wszystkim chciałam wprowadzić playlistę dla panów, która na razie będzie trwała 3 miesiące. Potem oczywiście również dla kobiet, będzie to o kosmetykach głównie koreańskich, bo właśnie takimi ostatnio się interesuję i może one Cię też zainteresują. Tutaj sobie czytam, więc wiesz. Będzie oczywiście to, co było dalej, czyli o rozwoju, moje opinie i tak dalej. Nie zawsze poprawne politycznie, wiem, ale no jestem taką osobą, nie będę oszukiwać. Będzie też coś, co może się spodobać też dzieciom. Eksperymenty naukowe, chemią, z elektrycznością, elektroniką właściwie, biologią i tak dalej, badania mikroskopowe i tak dalej, więc to akurat jedna z moich wielkich przyjemności. Mam nadzieję, że Ciebie też tym zaraża, jeżeli jeszcze tego nie czujesz. Będą też prezentacje związane z tym, co możesz znaleźć w moich książkach i kursach, czyli będą tam po prostu elementy tego, co tam jest, dzięki czemu myślę, że możesz dużo się nauczyć z różnego rodzaju rzeczy, jak medycyna naturalna, jak rozwój osobisty, ezoteryka. Będą po prostu prezentacje na dany, wybrany przeze mnie temat, który i tak uczę w książkach czy też w kursach, więc będzie tego troszeczkę dużo, bo ja mam materiału na około 1000 prezentacji tego typu. Będzie też coś trochę innego, trochę bardziej osobistego. Otóż będę też przedstawiać moje wiersze i urywki powieści, które tworzę. Tak więc, jeżeli lubisz wiersze i tak dalej, to też może Ci się to w jakiś sposób przydać. Będę też pokazywała elementy craftu, którego się uczę lub który się nauczyłam, bo to też mnie teraz interesuje. Czyli wróćmy do samego początku. Dla panów. Dlaczego w ogóle pomyślałam o tym, żeby stworzyć playlistę dla panów? Playlista będzie miała tytuł Zrozumieć kobietę. Chodzi o to, że dużo mężczyzn, dużo panów się do mnie zwraca z różnymi problemami, których tak naprawdę sednem jest to, że nie rozumieją kobiet, z którymi są. I nie dziwię im się, że nie rozumieją, bo kobiety czasami są trudne do rozumienia. I ze względu na to, że zauważyłam, że jest taka głęboka potrzeba i pewnie wielu panów ją odczuwa, to po prostu postanowiłam podzielić się doświadczeniami moimi i innych pań, żeby ułatwić panom, którzy tego chcą, zrozumieć ich kobiety i może rozwiązać pewne problemy, z którymi się borykają, jak na przykład co zrobić, gdy kobieta mówi domyśl się, albo co zrobić, gdy kobieta się obrazi i nie mówi, o co jej chodzi, i tak dalej, i tak dalej. Tego materiału na razie mam na 3 miesiące już nagranego, tylko wymaga obróbki i raz na tydzień postaram się to wrzucać, na ile czas mi pozwoli, tak więc jeżeli jakiś pan się interesuje tym, żeby zrozumieć panią, no to zapraszam do subskrypcji. Będzie też oczywiście dla kobiet, tak jak mówiłam, o kosmetyce bardziej. Jeden z moich zawodów licznych to m.in. kosmetyka, a ostatnio interesuję się kosmetykami koreańskimi z różnych względów, o których też powiem i powiem, dlaczego warto z nich korzystać. Właściwie to już jest nawet nagrane. Jak również mam inne rzeczy związane z dłuższym utrzymywaniem młodości, bo ten temat też mnie ostatnio interesuje, z wiadomych względów, to już jest ten wiek. A mam też różne techniki, które sprawdzałam z kursantami, tak więc mogą być też ciekawe rzeczy dla pań. Chociaż temat młodości to nie tylko dla pań praktycznie, a kosmetyka też wchodzi w świat panów. W Korei Południowej to każda osoba, niezależnie od płci, musi być piękna i młoda, więc są różne kosmetyki dla obu płci. Tak więc może też i panowie z tego skorzystają, ale to jest generalnie głównie dla pań. O eksperymentach naukowych, to jest jeden z moich koników. Będziemy robić eksperymenty chemiczne, będę pokazywać świat pod mikroskopem, będziemy robić trochę eksperymentów elektronicznych. Ta playlista będzie rosła, ponieważ jeden z moich celów to jest opanowanie elektroniki, ponieważ interesuję się robotyką, więc
będziemy przechodzić przez, potem już przez bardziej zaawansowane rzeczy, od najprostszych takich dla dzieci, że dzieci też będą mogły to oglądać, do takich już coraz bardziej zaawansowanych, zgodnie z tym, jak będę zdobywała wiedzę i doświadczenie, to ja będę to po prostu pokazywała na końcu, po jakimś dłuższym czasie. Będą proste roboty, proste projekty holograficzne i tak dalej. Więc jeżeli ktoś się tym interesuje, to będzie playlista związana właśnie z takimi działaniami. Ale zaczniemy od prostych eksperymentów, które mogą być zaadresowane też do dzieci. Prezentacje związane z moimi kursami, książkami i tak dalej. Początkowo zamierzałam to robić na moim kanale AstroSalus, który wykorzystywałam tylko tak naprawdę do tego, żeby wkładać tam reklamy, bo gdzieś musiały być. Ale myślę, że warto chyba też tu włożyć do tego mojego osobistego kanału, no bo to jest to, czym się zajmuję. To, co mnie fascynowało od długiego czasu, w czym zdobywałam doświadczenie, wiedzę i tak dalej. Tak więc tutaj naprawdę będzie można dużo wiedzy zaczerpnąć, bo jak wspomniałam, mam materiał na około 1000 prezentacji, a to jest tylko ułamek niewielki tego, co ja mam w książkach i co ja mam w swoich szkoleniach, które są na platformie astrosalus.pl / kursy / online. Tak więc tam będzie dużo ciekawych rzeczy, jeżeli się interesujesz właśnie zdrowiem, medycyną naturalną, rozwojem osobistym, rozwojem duchowym, realizacją celów itd., itd. Tam po prostu będą wybrane elementy moich kursów i książek na te tematy, a tych kursów mam 160 około. Tak więc jest trochę tego. Myślę, że może to zaciekawić wiele osób. Będą też, jak wspomniałam, coś bardziej osobistego, czyli moje wiersze, które pisałam bardzo dawno temu, ale może do tego wrócę, i kawałki powieści. Ja jestem osobą praktyczną, napisałam 50 książek typu know-how, czyli poradniki i tak dalej. 10 jest wydanych, pozostałe czekają na obróbkę, to trochę trwa, bo tego jest trochę dużo. Ale moja dusza zawsze potrzebowała czegoś więcej jeszcze. Lubię przekazywać wiedzę, lubię się nią dzielić, lubię ją zdobywać. Zawsze ją będę lubiła zdobywać. No to świat jest taki interesujący, tyle różnych ciekawych rzeczy się dzieje, no trzeba po prostu. Ale również mam coś w duszy takiego, że no, potrzebuję wypisać się też w inny sposób. Kiedyś pisałam wiersze, bardzo kwieciście piszę, więc jak odważę się niektóre elementy moich kilku powieści, bo ileś mi się tam podziało w głowie, przekazać tutaj, to będę się pytała Cię o zdanie, czy to nie jest za kwieciste, czy Ty to rozumiesz i tak dalej, i tak dalej. No bo ja mam taki poetycki styl, jeśli piszę właśnie takie rzeczy. Bo jak piszę poradniki, podręczniki, no to piszę hiperprosto, prawda? No, ale jeśli piszę takie coś, to już jest bardziej takie zaawansowane. Chociaż nauczyłam się jednej rzeczy, żeby nie pisać za długich zdań. Zawsze pisałam bardzo długie zdania, a w przykwiecistym języku to jest jeszcze trudniejsze do zrozumienia, nauczyłam się je ucinać. Też, ponieważ zamierzam uczyć się różnych rzeczy, taki mam na razie luźny plan, żeby każdego miesiąca chociaż podstawy czegoś poznać, to po wierszach na pewno przyjdzie czas na to, żeby się podzielić z Tobą to, czego się nauczyłam, jak robić różne rzeczy. Między innymi choćby jak pracować w glinie, czy jak robić pyrografię, czyli takie, to jest taki craft, w którym wypalasz różne wzory na drewnie i to fajnie wygląda. Jak, nie wiem, rzeźbić w drewnie, jak robić małe rzeczy w drewnie i tak dalej. No takie różne rzeczy, nie wiem. Nie będę Ci pokazywała, nie wiem, jakiegoś włóczkowania, czyli, nie wiem, robienia na drutach i tak dalej, no bo jest mnóstwo dużo lepszych osób ode mnie. Moje projekty prawdopodobnie by były bardzo proste, więc mogłoby Cię nie zadowolić, ale może pokażę Ci inne, choćby właśnie jak robić w skórze, jak robić różne rzeczy w drucie. Wiem, że to dziwnie brzmi, dobra. W każdym razie interesują mnie właśnie różne formy takiego artystycznego wyrażenia, więc jak mi się skończą wiersze, one są na 3 miesiące na razie, lub w międzyczasie coś się nauczę, coś uda mi się fajnie zrobić, no to Ci po prostu pokażę jak. Może Cię to zainteresuje, może Ci to pobudzi
Po prostu będę się dzielić na bieżąco wiedzą, którą zdobywam, bo w tym to jestem początkująca, przyznaję Ci szczerze i bez bicia, więc to będzie wtedy dla początkujących. Tak więc mniej więcej takie rzeczy planuję na ten rok. Czyli to będzie dosyć często wpuszczane, zapewne 5 razy w tygodniu, o ile mi czas pozwoli na jakąś względną obróbkę, bo też są lockdowny, prawda, ja mam małe dziecko, które jest bardzo wymagające czasowo i różne obowiązki w pracy i w domu, tak więc, a niemniej postaram się właśnie wypuszczać raz na tydzień. Część właśnie już i tak mam na 3 miesiące aż zrobione, czyli podsumowując, będzie playlista dla panów, na razie na 3 miesiące, jeśli panowie będą zainteresowani, mogą mi podsyłać pytania, ja mogę na nie odpowiadać w następnych kolejnościach, czyli zrozumieć kobietę. Dla kobiet o kosmetyce koreańskiej, dłuższym zachowaniu młodości, różne sposoby, niekoniecznie konwencjonalne itd., itd. Będę zgłębiać w ogóle temat gerontologii, czyli starzenia się i badać, co może pozytywnie wpłynąć na zatrzymanie lub opóźnienie tego procesu i będę się tym dzielić. Różne eksperymenty naukowe, od najprostszych, chemicznych, biologicznych, elektronicznych itd. do już dużo bardziej zaawansowanych w czasie. Od razu mówię uczciwie w czasie, ja mam naprawdę dużo różnych rzeczy. Niemniej to wszystko po kolei będzie robione. Będą prezentacje związane z moimi kursami i książkami, gdzie można się być bardzo dużo fajnych rzeczy nauczyć, tak myślę, że fajnych. No i wiersze i craft. Tak to będzie wyglądało w tym przyszłym roku, tak więc są duże zmiany. Będą duże zmiany, już są przygotowywane te duże zmiany. Mam nadzieję, że Ci się to spodoba, że znajdziesz coś dla siebie, że to Cię w jakiś sposób wzbogaci, pomoże, chociaż poprawi humor. A póki co dziękuję Ci za uwagę, żyj mądrze i zdrowo. Marta Przechadzka.